Cześć, witaj, tutaj Tomek z AMZ Elity. W tym filmie powiem Wam o bardzo ważnej aktualizacji, która została wprowadzona na Amazonie amerykańskim, w tym momencie dotyczącej tak zwanych product bundles, czyli zestawów produktowych oferowanych na sprzedaż na platformie amazon.com. Polityka ta dotyczy produktów konsumpcyjnych, czyli produktów spożywczych, które zjadamy, wypijamy, produktów dla zwierząt, dla dzieci, produktów związanych ze zdrowiem, czyli powiedzmy suplementy, lekarstwa oraz związane z urodą, czyli kosmetyki. Wszystkie produkty, które musimy co jakiś czas po prostu dokupywać i je konsumujemy. Od 14 października tego roku, czyli 3 dni temu, możemy oferować tylko zestawy, które zostały stworzone lub zaoferowane przez oryginalnego producenta. Musimy być również właścicielem marki wszystkich produktów w zestawie. Oznacza to również, że nie możesz łączyć produktów wyprodukowanych przez różne firmy w jednym zestawie, a nie oferować zestawów pod marką generic bądź też własną marką. Czyli tutaj, jak widzicie, zestawy, które będą mogły być oferowane, będą to musiały być oryginalne zestawy stworzone przez producenta. Wy już nie będziecie tego mogli po prostu sami robić. Ta polityka nie będzie egzekwowana do końca kwartału czwartego tego roku, natomiast jeśli te zestawy zostaną później zidentyfikowane w ofertach sprzedawców, powinny one być wycofane w ciągu 30 dni ze sprzedaży i pojawi się stosowne powiadomienie w panelu dotyczącym zdrowia konta w Seller Central. Tak na szybko możemy tutaj spojrzeć na kilka zestawów i zobaczcie, tutaj nawet po zdjęciach można bardzo łatwo zidentyfikować, które zestawy będą dalej mogły być oferowane, a które będą musiały być wycofane, czyli ten pierwszy zestaw tutaj, jeśli to jest tam mini zestaw Coca-Coli, jakiś tam Spiced, widać, że to jest zestaw stworzony przez producenta. Ten prawdopodobnie nie jest, ten prawdopodobnie też nie jest, ten z kolei jest, ten również jest, ale tutaj na dole chciałem Wam jeszcze pokazać, tutaj są moim zdaniem te dwa zestawy również, powiedzmy zgodne z zasadami, ten tutaj, gdzie 12 puszek jest zapakowanych, tutaj jeśli sobie zjedziemy, to jest taki klasyczny zestaw, który prawdopodobnie nie będzie mógł już istnieć, czyli mamy zestaw tych mini coli oraz Oreo ciastka, które, no to nie jest produkt Coca-Coli, czyli to na pewno wypada, to jest coś stworzone po prostu umyślnie, celowo przez sprzedającego i nie będzie mogło być więcej oferowane. Jeśli sobie nawet wpiszemy tutaj też, zerknijmy sobie na taki inny zestaw, powiedzmy kosmetyki, powiedzmy MAC. MAC to jest taka firma kosmetyczna ze Stanów Zjednoczonych. I można sobie tutaj zobaczyć również, co oni tutaj oferują, czy coś mają. Tutaj na przykład możecie sobie zobaczyć, zobaczcie tutaj zestaw 12 szmilek, jakiś tam holiday kit, nie wygląda na to, że to jest jakiś zestaw zapakowany przez producenta w jakimś kartonowym opakowaniu, prawdopodobnie ta osoba po prostu zebrała 12 jakichś tam kolorów i sprzedaje to jako holiday kit, tak? Tutaj prawdopodobnie ta nazwa Shani to prawdopodobnie jest jakiś miks pewnie różnego rodzaju marek w takim zestawie, ale tutaj na przykład klasyczny też zestaw Maca, tak, dwa produkty, ale wygląda na to, że to jest The Mega Multitaskers, jakiś tam duo z Maca. Jest logo normalnie, więc prawdopodobnie jest to oferta tej firmy Mac tutaj zaprezentowana. Tutaj jest kolejny zestaw, jak możecie zobaczyć, jakaś firma to chińskie, coś tam DNM, tu jakaś Lameyla, coś jest pokombinowane, tu jeszcze chyba, nie, to jest ta sama firma, ale kilka produktów jest tutaj dorzuconych do kupy. Ja powiem Wam szczerze, że coś podobnego również robiłem, kiedyś handlowałem produktami Inglota i robiłem pełno własnych zestawów tutaj w Unii Europejskiej, zestawy, których nawet firma nie oferowała u siebie na stronie, natomiast no, po konsultacji z ekspertem, czyli z moją żoną, tworzyłem zestawy, dajmy na to pędzelek z jakimś tam produktem, który wymagał pędzelka, ale też padł na taki pomysł, że stworzyłem swoją własną paletkę, na której, taką metalową paletkę, na której można było rozrabiać jakiś tam kosmetyk, jakiś tam proszek z jakimś płynem, nie znam się dokładnie na tym, natomiast sprzedawałem to w zestawie z pędzelkiem i w zestawie z jakimś tam kosmetykiem i to było przeze mnie klasyczne takie wykorzystanie możliwości stworzenia takiego fizycznego zestawu do tego, żeby promować swój produkt, czyli tak naprawdę celowałem i targetowałem w nazwę Inglot, ale przy okazji opychałem swoje właśnie metalowe
te podkładki, jeśli to można nazwać, tam te tacki, na których ten produkt się rozrabiało. Ona kosztowała niewiele, no ale że Inglot jest tym produktem, powiedzmy, premium, no to dzięki temu, że zainwestowałem tutaj w ten zestaw tą metalową płytkę ze stali nierdzewnej, która kosztowała mi dolara, to mogłem to razem sprzedać $10, powiedzmy, drożej. Więc taki był trik i to jest po prostu wykorzystywane przez sprzedających i teraz już więcej nie będzie mogło być wykorzystywane. I tutaj na tym zdjęciu możecie sobie zobaczyć takie klasyczne przykłady tego, co będzie dozwolone, a co nie będzie dozwolone. I widzicie tutaj pierwszy bundle, gdzieś tam oryginalnie spakowanych tam 6 produktów, jakichś tam pewnie czyszczących. Tutaj z kolei mamy te same produkty, ale ktoś dodał jakiegoś tam mopa, jakieś tam podkładki do tego mopa, nie wiem, co to dokładnie jest, ale to nie jest obrandowane, nie jest to w ogóle zestaw, czyli centralnie to, co ja robię, użycie jednego czy tam kilku zestawów markowych do tego, żeby również sprzedawać razem z nimi zestawy niemarkowe. Tutaj ta sama sytuacja, jedna tylko butelka tego płynu Dawn i jakieś tam generyczne rękawiczki sprowadzone z Alibaby za jakieś grosze, jakaś gąbka tego typu zestaw. Tu z kolei mamy dozwolony zestaw Fanty, to jest to, co widzieliście tam na tej pierwszej stronie wyników wyszukiwania, gdzie sprzedawane są oryginalnie zapakowane zestawy przez producenta, przez firmę Coca-Cola. Tutaj z kolei ktoś stworzył sobie bundle, same jakieś tam przypadkowe puszki w jakiejś tam sekwencji sobie wybrał i w ten sposób oferuje. Tutaj również coś, co ma sugerować, że to jest jakiś tam zestaw, bo pudełko jest pokazane na widoku i zestaw się nazywa Santa Fe, nie żadna Coca-Cola, nikt nie może tutaj tej nazwy Coca-Cola użyć. Tutaj z kolei mamy no coś, co jest zgodne z polityką Amazona, czyli klasyczne opakowanie, takie jak widzimy często w sklepach, w supermarketach, gdzie tutaj w tym przypadku znajduje się 6 różnych jakichś tam lejsów. Tutaj jest to samo, znów niezgodne z amazonowymi zasadami, z amazonowymi policy, ktoś po prostu spakował 8 czy tam 7 pudełek opakowań chrupek, torebek chrupek i włożył do jakiegoś tam kartonu. Także jest to dosyć, mi się wydaje, taki cios w sprzedawców, ponieważ no wydaje mi się, że wielu z nas gdzieś tam w przeszłości to robiło, wielu z nas, wiem, że parę osób robi na kanale, widzę, że ktoś tam zajmuje się takimi zestawami, więc no, robi się to troszkę problematyczne. Oczywiście, jeśli ktoś posiada własną markę i robi te zestawy z własną marką, nie ma oczywiście żadnego problemu. Także dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy to w jakikolwiek sposób wpłynie na to, w jaki sposób wy sprzedajecie. I dziękuję za uwagę, jeśli tego typu content wam się podoba, zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka pod filmem i na razie trzymajcie się, hej.